Witajcie, przyjaciele. Przyjechałem do was, żeby wam powiedzieć o żywym Bogu. O Bogu, który istnieje, który żyje. Nie o Bogu historycznym, bo każdy zna Boga historycznego. Chodziliśmy do szkoły, każdy wie, że kiedyś żył, chodził po tej ziemi Jezus z Nazaretu. Każdy wie, że był Mickiewicz, że był Piłsudski, że był ktoś taki, ale to nie o to chodzi, ponieważ z tamtymi nie możesz się spotkać dzisiaj realnie, ale z Jezusem możesz spotkać się na tej ziemi realnie. I ja 21 lat temu doświadczyłem tego. Narodziłem się na nowo, realnie spotkałem żywego Boga. Dzisiaj stoję przed wami tutaj wypełniony Duchem Świętym i mocą, taką samą, jaką chodził Jezus 2000 lat temu po ziemiach, w Nazarecie. Jestem dzisiaj i mówię o was. Przybliżyło się Królestwo Boże. Bądź posłuszny tym słowom, przyjacielu. Posłusznie umijaj tego. Każdy z was, każdy z nas, ja też chcemy iść do nieba, no nie? Ja też od najmłodszych lat, wam powiem szczerze, nie wiem ile miałem, 8-9 lat, gdy dowiedziałem się gdzieś tam na lekcji religii, że po prostu będzie kiedyś jakiś sąd, będzie lewo, prawo, że Jezus będzie siedział na tronie, jednych podzieli na prawo i pójdźcie do nieba, pójdę, a drugich podzieli na lewo, pójdźcie do piekła. Ja już wtedy, wiecie, przyjaciele, chciałem być po tej prawej stronie. Nie wiedziałem, jak to zrobić, więc ja sobie pomyślałem, jak będę w takim tłumie, to przecisnę się na prawą stronę, bo przecież to jest proste matematycznie, jakoś sobie poradzę. Ale dzisiaj już wiem, przyjaciele, trzeba realnie spotkać Boga i każdy to wie, każdy z was chce iść do nieba. Nieraz ktoś umrze, to każdy mówi, o, już mu lepiej, jest po tamtej stronie, jest u aniołków, jest w lepszym świecie. Ale przyjaciele, tak naprawdę tylko Jezus zmartwychwstał. Nikt poza nim nie umarł i nie zmartwychwstał. I tylko On jest drogą, tylko On jest prawdą, tylko On jest życiem. Jeśli się z Nim nie połączysz, niestety nie będziesz w lepszym świecie, będziesz w gorszym świecie. Przyjdzie sąd. Ale ten, kto, Jezus powiedział, ten, kto żyje i wierzy we mnie, choćby nawet i umarł, nie stanie przed sądem, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Do życia. Przyjaciele, czy chcesz tego? Każdy tego chce. Ale przyjacielu, zwróć tylko uwagę, patrzysz, pukasz się w czoło, myślisz, co on gada, przyspieszysz kroku. Czy jesteś pojednany z Jezusem? Jakbyś był pojednany z Jezusem, to mówiłbyś chwała Bogu, alleluja. On dobrze mówi, przecież Jezus za nas umarł, On zmartwychwstał, idziemy do nieba, jest naszym Panem. Przyjacielu, jestem tu po to, żeby wam pomóc, żeby powiedzieć, jak pojednać się z żywym Bogiem, jak przejść tą drogę. Drogę, którą wprawdzie musiał przejść i Nikodem, ksiądz na tamte czasy, dobry człowiek, znający wszelkie zasady dobrego bytu. Przyszedł do Jezusa nocą, powiedział, mistrzu, co mam czynić, żeby iść do, żeby być zbawionym, tak jak ty, zobacz, widział znaki, cuda czyni Jezus, no nie? Co mam zrobić? Jezus mu powiedział, musisz się narodzić na nowo, Nikodemie. Na nowo, przyjacielu. Nikodem nie wiedział, jak to jest narodzić się na nowo. Więc Jezus mu powiedział, z ducha. Co się narodziło z duchem, jest z duchem. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Więc trzeba się narodzić na nowo z ducha. Człowiek jest z duchem, przyjaciele, który mieszka w ciele. Ciało to jest jak nasz samochód, no nie? Jedni mają Rolls Royce'a, drudzy Żuka. Jedni Ferrari, wiecie, to jest jak samochód, nasze ciało. Po śmierci wychodzisz z samochodu po prostu. Jeśli narodziłeś się na nowo, przyjacielu, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, idziesz prosto do nieba, prosto do raju. I Bóg tego chce dla ciebie, bo Bóg nie chce, żebyś zginął, bo Bóg może być twoim najlepszym przyjacielem i cię kochać. Tylko wtedy, jeśli narodzisz się na nowo, jeśli podejmiesz tą właściwą decyzję bycia Jego dzieckiem. Jeśli tego nie zrobisz, przyjacielu, jesteś w opozycji przeciwko Bogu i masz potężnego wroga. Potężnego wroga. Ale możesz mieć potężnego przyjaciela, który cię będzie strzegł, chronił, czuwał, który zaspokoi każdą twoją potrzebę i finansową, materialną, który cię uzdrowi, bo on już tak to zrobił 2000 lat temu na krzyżu. Jego rany i sińce uleczyły cię, przyjacielu. Gdy przyjmujesz zbawienie, możesz przyjąć uzdrowienie, zaopatrzenie, możesz przyjąć wszystko, przyjacielu. Ja tak zrobiłem 2021 lat temu, gdy znalazłem się w szpitalu. Lekarze powiedzieli mi, że zostało mi pół roku życia. Przyjaciele, ja wtedy robiłem, co tylko mogłem. Ja chciałem się Bogu podobać, pojednałem się z Bogiem. Ja kiedyś oglądałem film Jezus z Nazaretu. Ja wiedziałem, że Jezus powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca mnie moje, dawam. Ja wiedziałem, że Jezus wzbudza umarłych. Ja wiedziałem, że On po prostu uzdrawia chorych, że to jest gość, który ma moc, że to nie jest ten Jezus, którego nie chcemy dzisiaj słyszeć, ponieważ religia, system religijny tego świata nam zamydlił oczy. Jezus nam się kojarzy z małym dzieckiem, które nawet nie miało gdzie się urodzić, bo się w jakiejś stajni urodziło.
potem jakiś chudzielec, którego powiesili na krzyżu. Ale przyjacielu, to był plan Boży. On doskonale wiedział, co robi. On powiedział, nikt mi życia nie zabiera. Sam od siebie je daje. Mam moc je dać. Mam je moc znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. To był plan Boży, przyjacielu, żeby nas odkupić. Żeby odkupić i wyrwać nas z mocy ciemności. Bo to chodzi o wyrwanie z jednej mocy do drugiej. Każdy człowiek jest w mocy ciemności przez grzech pierwszych ludzi. Adasia i Ewy, dawno temu, co to zrobili, no nie? Ale Jezus przyszedł i zrobił potężną robotę. I przyjacielu, możesz być wyrywany z mocy. Gdy urodzisz się na nowo, oddajesz mu swoje życie, Bóg wyrywa cię z mocy ciemności, a przenosi się do królestwa chwały swojego Syna umiłowanego. I jesteś, chodząc tutaj na tej ziemi, już jesteś w niebie, można powiedzieć. Słowo Boże mówi, że zasiadasz w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem. I możesz to zrobić, przyjacielu. Bóg chce tego dla ciebie. Nie chodzi tu, przyjacielu, o żadną zmianę jakiejś tam religii, jakąś zmianę wiary. Przyjacielu, jest jedna wiara, jest też jeden Bóg, przyjacielu. I Adolf Hitler był katolikiem i Maksymilian Kolbe był katolikiem, ale jeden z nich na pewno nie dostał się do nieba. Także przyjacielu, podejmij dobrą decyzję. To jest wybór, przyjaciele. Bóg mówi, przedstawiam przed tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. Jakbyś nie wiedział, co masz wybrać, Bóg ci radzi. Wybierz życie, abyś żył, przyjacielu. Ja wybrałem życie i to się zmieniło całe moje życie. Dzisiaj jestem człowiekiem, mam dom, mam rodzinę, mam dzieci. Wiecie, realizuję swoje pragnienia, które Bóg mi dał w serce. Przyjaciele, jestem tutaj, nikt mi nie kazał. Przyjechałem do was z Radomia, nazywam się Marcin Adameczek, przyjechałem z Radomia do was, aby wam powiedzieć o tym żywym Bogu. O Bogu, który jest, o Bogu, który chcecie kochać, który wyciąga swoją rękę do ciebie i potrzebuje twojej odpowiedzi, twojej deklaracji już dzisiaj. Powiedz, Jezu, ja wierzę, że umarłeś za mnie 2000 lat temu na krzyżu. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Ja chcę ci oddać, oddaję ci swoje życie. Oddaję ci swoje życie. Prowadź mnie, jestem twój. Przepraszam za ten mój egocentryzm, że żyłem bez ciebie, że podejmowałem sam tę decyzję. Oddaję ci moje życie. Prowadź mnie. Prowadź mnie. Amen. I będziesz zbawiony. Przyjdź jak chcesz. Pomodlimy się o ciebie. Może potrzebujesz uzdrowienia, przyjacielu. Zapraszamy cię. Amen.